Zostawcie suba! Zostawcie suba! Zostawcie suba! Kurwa, zmiany ludzi, no. Wierzę, że ludzie potrafią po prostu, no. No, ale zobacz, marynarka wystrzątała. I teraz właśnie też mam tak, właśnie też mam teraz w planie, słuchajcie, generalnie moim celem jest też generalnie takie ostateczne skończenie właśnie z alkoholem, pokazać jednak się też od takiej kurwa pozytywnej strony. I, chciałbym generalnie pomagać ludziom też, którzy mają problem z alkoholem. Chciałbym z nimi rozmawiać na pewno, to wiesz. Jednak, bo no, ja ci powiem szczerze, że no, jakby ci to przekazać, no przez rok ten, który właśnie był, nie, już teraz możecie mi wierzyć lub nie, no przykro mi, jeżeli komuś będzie brakować starego Rafatusa, czasami stary Rafatus wróci, ale na pewno nie. No nie w takich formach, jak to było do tej pory. Nie zalany z trupa, na pewno nie, bo to... No to nie ma sensu, kurwa, no wiesz, ja też, no kurwa, no zauważyłem, że to już wszystko po prostu zaczęło wynikać spod kontroli, no już, że zaczęło się tym też interesować dużo, dużo różnego rodzaju urzędów. Ja, wiesz, staram się być człowiekiem, który działa wedle prawa i, wiesz... Opieki. I nie chcę mieć problemów też przede wszystkim z prawem, dlatego też jakoś to w ten sposób chciałem załagodzić. No i tak będę sobie dalej na żywo. Będę sobie dalej grał w gry. Dzisiaj taki jest ten też dzień taki, że mi się w głowie cały czas kręci, bo glukozy cały czas piję, wiecie. Zobaczcie, a teraz piję glukozy, kurwa. I elektroidy. A jak wypijesz, to miętę będziesz pił. No dobrze, przynajmniej się łapa nie trzęsie, kurwa. Tak to mi się łapa trzęsła jak skurwydyn, ty. A dzięki komu ci się nie trzęsie? Dzięki, kurwa, mordo. No i tak, no i na razie, naprawdę. Tym, którzy liczyli na takie mega dymy, na razie muszę zawieść. Dla mnie też, kurwa, zdrowie jest ważne. Ja nie mam zamiaru, kurwa, za dwa, kurwa, rok, dwa, trzy, cztery lata wykitować, kurwa, dla paru groszy. Mam to w pizdzie. Też, kurwa, chcę coś jeszcze na tym, kurwa, świecie, kurwa, zdziałać. Chcę coś jeszcze, kurwa, zdziałać. Już na razie nie, dziecka, ja nie jestem gotowy emocjonalnie do żadnego dziecka. Ale dlatego uważam, nie. Kiedyś. Znaczy, no, za rok. Macierzyństwo, te sprawy? I co wyzywasz? Nie chcę wyzwać.